Gość Radia Lublin. Dzień dobry, przed mikrofonem Iwona Kosior. A moim i Państwa gościem dzisiaj jest wojewoda lubelski Lech Sprawka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich on jest dobry po nocnych wydarzeniach. Niestety, wielu mieszkańców miasta i powiatu lubelskiego około godziny 3 w nocy obudziły gwałtowne burze, które spowodowały dużo strat. Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej do tej pory w samym powiecie lubelskim. Co wiemy o tym, co wydarzyło się w ciągu dzisiejszej nocy? Tak, więc tych kilka burz, które w nocy rozpoczęły się, spowodowały dosyć liczne straty. Szczególnie dotknęło to miasta Lublin, powiatu lubelskiego, powiatu kraśnickiego. Są również straty w powiecie parczewskim. Zresztą widać to z pewnego zestawienia. Komunikat od służb kryzysowych, które otrzymałem według stanu na godzinę 6 rano, to było zidentyfikowanych 200 interwencji. W tej chwili na godzinę 8 mamy już blisko 300. W dalszym ciągu część dróg nawet jest nieprzejezdnych. Ulic nawet w mieście Lublin, ulica Braci Wieniawskich jest dosyć mocno obłożona powalonymi drzewami, także tych strat jest dosyć dużo. Najwięcej oczywiście połamanych drzew, ale są również zerwane dachy. W tej chwili według informacji jest 6 budynków mieszkalnych w ten sposób zniszczonych, ale również zabudowania gospodarskie około 12. Najwięcej oczywiście w powiecie lubelskim. To jest ciąg dalszy tego, co się wydarzyło w niedzielę. Z kolei tam mieliśmy do czynienia w gminie Kłoczew oraz w gminie Krzywda. Tam przeszła trąba powietrzna z bardzo silnymi opadami gradu, które spowodowały również duże zniszczenia, zarówno jeśli chodzi o budynki, zarówno mieszkalne, jak i inwentarskie, ale też, na co warto zwrócić uwagę, są bardzo duże zniszczenia, jeśli chodzi o uprawy. W przypadku tych dwóch gmin, w powiecie ryckim i w powiecie łukowskim, a szczególnie w powiecie ryckim, to są zniszczone plantacje kukurydzy. Te, które są podstawą wyżywienia bydła, bo jest to region liczne gospodarstwa produkujące mleko, a więc hodowla bydła. I tutaj powstaje duży problem dla rolników, jak zabezpieczyć paszę dla tych zwierząt. Oczywiście w jednym, jak i w drugim przypadku, mówię również o tych zniszczeniach dzisiaj w powiecie lubelskim szczególnie, ale również kraśnickim, to zniszczone linie energetyczne, linie średniego napięcia. Ponad 10 tysięcy odbiorców nie ma w tej chwili prądu, także dzisiaj zapowiada się bardzo pracowity poniedziałek dla wszystkich służb, praktycznie rzecz biorąc. Nie ukrywam, jestem pod dużym wrażeniem koordynacji bardzo sprawnego działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Ten system już naprawdę znakomicie działa. Wspierani są oczywiście przez inne służby, między innymi przez policję. Były takie bardzo niebezpieczne zjawiska, chociażby w powiecie Kłoczew, gdzie zerwane linie groziły porażeniami. Wtedy policja zabezpieczała te miejsca, także warto również to podkreślić. Wojsko deklaruje również swoją gotowość do pomocy, także naprawdę ten system działa. Faktem jest, że aura w tym roku sprawia, że sprzyja doskonaleniu umiejętności tych. Miejmy nadzieję, że to ostatnie z takich wydarzeń, z takich nawałnic w naszym regionie, że już więcej takich przypadków nie będzie, ale tego być pewni nie możemy. Pomoc potrzebna jest już, jeśli chodzi o powiat chociażby rycki. Ta pomoc jest już szacowana. Na jakim jest to etapie i na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy poszkodowani przez niedzielne trąby powietrzne, ale też i przez dzisiejsze nawałnice? Tak więc tutaj ten schemat jest taki standardowy. Po pierwsze zasiłki losowe w wysokości do 6 tysięcy złotych. To w przypadku szczególnie uszkodzonych budynków mieszkalnych. To jest szybki, uproszczony wniosek sporządzany przez pracowników pomocy społecznej w gminach.
przekazanie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego. Mamy pewien zasób środków, natychmiast uruchamiamy te środki. Także dzisiaj jestem przekonany, że zarówno jeśli chodzi o gminę Kłoczew, jak również gmina Krzywda, tam gdzie te wnioski zostaną przekazane, a część już chyba została przekazana, to jeszcze dzisiaj środki trafią na konta gminy. Gminy natychmiast wypłacą poszkodowanym. To jest ta pierwsza doraźna pomoc. Ona też będzie dotyczyła tych poszkodowanych w wyniku tych burz, które miały dzisiaj w nocy miejsce na terenie szczególnie powiatu lubelskiego. Natomiast drugi element to rozpoczną pracę komisje, które są powołane przez wojewodę. Składy zostały wcześniej uzupełnione, także one w ciągu najbliższych dni rozpoczynają szacowanie strat, jeśli chodzi o uprawy, jak również zniszczone budynki inwentarskie i w ślad za tym później pomoc zarówno z agencji, jak również w formie odszkodowań pomocy. O tym, na jakim etapie jest udzielana pomoc, będziemy jeszcze informować na antenie Radia Lublin. Chciałabym jeszcze zahaczyć o inny, równie ważny temat dla naszego regionu. Temat, który pojawia się od początku, od wielu miesięcy. Temat związany ze szczepieniem przeciwko koronawirusowi. Wczoraj rozpoczęła się kolejna tura, można tak to nazwać, akcji szczepień busów, które odwiedzają poszczególne gminy. Jak prezentuje się obecnie ten poszczepień w regionie? No niestety tutaj dobrych wiadomości nie mamy. Ciągle okupujemy przedostatnie miejsce w kraju. Jesteśmy za województwem podkarpackim. W województwie podkarpackim w pełni zaszczepionych jest około 34%. W naszym przypadku jest to około 37% w tej chwili. Pozostałe województwa już przekraczają 40%, chociaż w takim dosyć bliskim sąsiedztwie jest województwo podlaskie, województwo świętokrzyskie. W warmińsko-mazurskim też nie ma rewelacji. Podobnie w województwie małopolskim, chociaż tam w ostatnim okresie czasu troszeczkę ta dynamika wzrosła. Jest to procent bardzo niewielki. Największy jest w miastach. W tej chwili największy procent wyszczepień, przekroczone 50% mamy w Puławach, w Lublinie, Dęblin. No, do takich chlubnych wyjątków, jeśli chodzi o gminy wiejskie, bo tam jest największy problem, należy gmina Stężyca, która jest też blisko 50%. Natomiast niestety mamy gminy takie, w których stopień zaszczepienia pełnego jest w granicach 23-25%. I niestety no tutaj trudno mówić o jakimś większym stopniu zabezpieczenia, a ostatnie badania amerykańskie szczególnie wskazują na bardzo wysoką zaraźliwość wariantu Delta. Zresztą widać to u nas też, chociażby wczorajsze wyniki pokazują. 128 zakażeń to było dwa razy więcej niż tydzień temu w poniedziałek, a w poniedziałki zawsze jest ich najmniej. Co prawda w województwie lubelskim było mało tych zakażeń, bo były tylko dwa, ale jestem przekonany, że dzisiaj będzie już znacznie więcej, że dołączymy do czołówki w kraju, bo to wynika ze specyfiki ilości badań testowych w niedzielę i szybkości ujawnienia tych wyników. Także sądzę, że w tym tygodniu już w skali kraju przekroczymy 300. I na przełomie sierpnia, września to już będą, myślę, około 1000, a może i więcej. Natomiast przełom września i października przy dalszym rozprzestrzenianiu się, przy tak niskim stopniu wyszczepienia, należy się spodziewać, że niestety, ale ta czwarta fala, ona może być nie mniej groźna niż druga i trzecia, a pragnę przypomnieć, przełom września, października 2020 roku to duży wzrost zakażeń, skutkujący tym, że pod koniec października, listopada mieliśmy w szpitalach ponad 1600 osób hospitalizowanych, gdzie liczba dziennych zgonów była bardzo wysoka. Czy warto się szczepić? Przykład najlepszy w Izraelu.
na 100 tysięcy mieszkańców rejestrowane zgony, ponieważ oni mają do czynienia w tej chwili z taką falą, to jest 134 osoby na 100 tysięcy mieszkańców zgonów osób niezaszczepionych i 20 zaszczepionych, 6 razy mniej. To przypomina sytuację przechodzenia na przejściu. Czy chcemy na zielonym, czyli jesteśmy zaszczepieni, to nie wyklucza potrącenia w 100%, ale prawdopodobieństwo jest bardzo niewielkie. Natomiast jak ktoś chce przechodzić na czerwonym, no nikt nikomu nie zabroni, nikt nikogo nie spęta i nie zaszczepi. To jest już własna odpowiedzialność na własny rachunek. No staramy się, wspomniała pani redaktor o szczepieniobusach. No próbujemy dojeżdżać, no ale pojechaliśmy do jednej z gmin szczepieniobusem cały dzień, 5 osób. A poziom wyszczepienia w tej gminie niespełna 30%. O tym, jak ważne jest szczepienie i jak dużą rolę do tej pory w akcji szczepień w województwie lubelskim odegrały szczepieniobusy, jeszcze porozmawiamy. Naszym gościem jest wojewoda lubelski Lech Sprawka. Słuchaczom radiowym dziękujemy za uwagę, a na ciąg dalszej rozmowy zapraszam na stronę radiolublin.pl i na radiowego Facebooka. Wracając do naszej rozmowy, jak dużą rolę odegrały szczepieniobusy w pierwszej edycji akcji, podczas której busy do szczepienia odwiedziły każdą gminę w województwie? One mają jak gdyby podwójne znaczenie. Po pierwsze, no, sam fakt, że tych kilka tysięcy osób zaszczepionych w tej chwili funkcjonują trzy szczepieniobusy. A drugie to, że one przemieszczając się praktycznie rzecz biorąc po terenie całego województwa, zarówno według pewnego ścisłego harmonogramu, tam gdzie jest najmniejszy procent wyszczepień, ale również odwiedzając jakieś imprezy plenerowe. Była akcja przy kościołach, będzie ona powtórzona w sierpniu, jeszcze pod koniec sierpnia, więc rodzaj takiej promocji. Rodzaj promocji, tym bardziej, że taką dodatkową zachętą, to cośmy sprawdzili w czasie akcji trzeciomajowej na Placu Zamkowym, polegająca na tym, że to być może jest jedna z przyczyn tego słabego wyszczepienia w województwie lubelskim, że jest dużo osób wykluczonych informatycznie. Niechętnie rejestrują się przez system internetowy, w ogóle niechętnie nawet dzwonią na infolicji, nie dlatego, że no jest to jakaś tam uciążliwość. Natomiast zaletą tego typu punktów szczepień jest tak. Nigdzie nie trzeba się rejestrować. Idzie się, podchodzi się do kwalifikacja, zaszczepiony. Mało tego, jedną dawką, bo szczepionka Johnsona i, że tak powiem, sprawa załatwiona, tak jak to wielu tych pacjentów podsumowuje całą tą sytuację. Dlatego też kontynuujemy tą akcję. Codziennie te trzy ambulanse funkcjonują na terenie naszego województwa. Natomiast to oczywiście nie rozwiązuje problemu, dlatego że mówimy nie o tym rzędzie wielkości szczepionych osób. To, żeby naprawdę dynamicznie wzrosła liczba szczepionych osób, powinny w większym stopniu szczepić te populacyjne punkty szczepień, no ale to jest uzależnione oczywiście od tego, czy przyjdą chętni. Tu nie ukrywam, bardzo wielka rola jest, jeśli chodzi o lekarzy POZ-u. Dlatego, że lekarze POZ-u wiedzą, mają dostęp do systemu i wiedzą, kto jest zaszczepiony. Stąd też ich bezpośrednie rozmowy zachęcające do szczepień. To jest jedna z nadziei, natomiast no, nie ukrywam, na razie te rezultaty są takie, jakie są. Rzecz charakterystyczna, województwa wschodnie, a więc podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. Tutaj ten punkt, stopień wyszczepień jest najmniejszy, wiązany jest to również z tym, że w skali całego kraju jest to widoczne, że w miastach jest najwięcej tych wyszczepień. No będziemy dalej prowadzić najprzeróżniejsze akcje promocyjne, aczkolwiek
To jest charakterystyczne. Tam, gdzie są obowiązkowe szczepienia dla dzieci, to województwo lubelskie i podlaskie na przykład to jest czołówka. W sensie pozytywnym. Jest bardzo mało odmów wykonania tego obowiązku. Ale tam, gdzie jest dobrowolność, a to nie, to już chętnie tutaj mieszkańcy województw wschodnich korzystają z wolności. Wolności pozornej, dlatego że za chwilę można stać się niewolnikiem systemu leczenia szpitalnego. Mało tego, to jest brak troski o własne zdrowie, ale równocześnie brak troski otoczenia, bo niektórzy porównują do innych chorób, do raka i tak dalej. Warto pamiętać o jednej rzeczy. To jest choroba zakaźna. Ktoś, kto chory jest na raka, nie naraża otoczenia. Natomiast ktoś, kto jest chory, zakażony, a szczególnie tym wariantem Delta, gdzie z tych badań wcześniej wspomnianych wynika, że jest to choroba znacznie bardziej zakaźna niż grypa sezonowa, jak również bardziej zakaźna, ona jest na poziomie wręcz ospy. W związku z tym, jeżeli naprawdę nie dotrze do świadomości społeczne to, że jest to forma zabezpieczenia, no to niestety będziemy mieli znowu wzrost statystyk hospitalizacji, a w ślad za tym zgonów. Nie ma innego wyjścia. Gdzie w takim razie dzisiaj i w najbliższych dniach można spotkać szczepieniobusy i jak długo potrwa ta edycja? Znaczy ta edycja szczepieniobusów, ja zakładam, że będziemy funkcjonowali, nie chcę nawet określać w tej chwili końca, dlatego że no, tak jak z tych statystyk wynika, ta przestrzeń jest dosyć szeroka. Te stałe harmonogramy, mówię o 5 dniach roboczych, tak staramy się dostosowywać, żeby docierać do tych gmin, w których jest ten procent szczepień najmniejszy. Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę, że myśmy uruchomili szczepieniobusy jeszcze przed tym, kiedy nastąpiło to wdrożenie tego w sposób systemowy, łącznie z dofinansowaniem w postaci środków na tego typu formułę szczepień. My w województwie lubelskim, między innymi z tego powodu właśnie słabej wyszczepialności, uruchomiłem z rezerwy wojewody pierwsze dwa szczepieniobusy. No teraz mamy dodatkowe środki, dlatego też jest ten trzeci, ale podkreślam, no, są powiaty, w których to idzie bardzo dobrze. To wynika też i z zaangażowania pewnie i wójtów, burmistrzów, sołtysów, no, pewnej atmosfery tworzonej społecznej w danej, ale są powiaty, w których niestety te szczepienia, mieliśmy przykład powiatu janowskiego, gdzie w poszczególnych gminach dziennie szczepiliśmy po kilkanaście osób. Zachęcamy do szczepień. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z takiego szczepieniobusa, zachęcamy do tego, żeby sprawdzić harmonogram aktualny na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego lublin.uw.gov.pl. Tam są wszystkie bieżące informacje. O tym wszystkim opowiedział nam wojewoda lubelski Lech Sprawka, któremu bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I ja też już się z Państwem żegnam. Iwona Kosior, dziękuję serdecznie.